jestem nowochucianką w drugim pokoleniu. Piszę w tej chwili książkę poświęconą kobietom Nowej Huty. Od samego początku kobiety były z kombinatem związane, ponieważ go budowały. Mnóstwo kobiet pracowało przy pracach ziemnych podczas budowy kombinatu, także podejmowały inne prace, spawały, konstruowały ten kombinat rzeczywiście własnymi rękami. Z czasem zaczęły też na nim pracować. Nigdy nie było bardzo wielu kobiet pracujących na kombinacie. Zawsze przewaga mężczyzn była tam miażdżąca. 80-kilka% pracowników kombinatu to jednak byli mężczyźni. Natomiast rzeczywiście zdarzały się takie dzielne i odważne kobiety, które szły pracować na kombinat w bardzo różnych zawodach. Oczywiście utarło się, że kobiety były suwnicowymi, to prawda. Były bardzo cenione jako suwnicowe, ponieważ były dokładne, staranne, bardzo dobrze technicznie prowadziły suwnicę. Ale w latach 50. pojawiła się na kombinacie brygada żeńska wytapiaczek, więc takich już zupełnie sensu stricte hutniczek. Było to 5 lub 6 kobiet, które pracowały przy żeliwiaku, takim niedużym piecu. Co ciekawe, one przyjechały do Nowej Huty zupełnie nie posiadając wykształcenia. Początkowo sprzątały w hotelach robotniczych, ale stwierdziły, że to praca nie dla nich, że jest mało popłatna, więc przyjęły się na kombinat, zostały wytapiaczkami. Natomiast pozwolono im pracować bardzo krótko. Pracowały rok, może półtora. Liga Kobiet bardzo intensywnie się tej ich pracy przyglądała, po czym orzekła, że jest to praca zbyt trudna, wyczerpująca, w zbyt ciężkich warunkach i że kobiety nie mogą jej wykonywać. Więc pompą oznajmiono i przygotowano ostatni wytop brygady kobiecej. Myślę, że zatrudnienie kobiet w hucie w dużej mierze wynikało z sytuacji społecznej i politycznej, w jakiej byliśmy. To znaczy wtedy rzeczywiście zarobki na kombinacie były dużo lepsze niż w innych branżach i to bardzo często przyciągało kobiety, które musiały na przykład utrzymać siebie i swoją rodzinę, więc kobiety samotne. Czy dzisiaj kobiety mogą się odnaleźć na kombinacie? Kobiety mogą się odnaleźć wszędzie, więc właściwie dlaczego nie? Mieszkam od urodzenia w Nowej Hucie. Zaczęłam pracować w czerwcu 78. Na początku byłam przyjęta jako operator przesuwnicy. Tam się wtaczało dość ciężkie wózki, które około tony ważyły, z wyrobami. Podwoziło się pod piec, wpychało się to do pieca i później z powrotem wywożone, przepychane gdzie indziej do dalszej obróbki. Ciężka dość praca to była, te toczenie tych wózków. Wiadomo było, że normalnie nie popchnę, tylko musiałam tyłem po plecami wpychać, no bo niestety ciężkie. Wyroby 200 kilo to 1200 kilo trzeba było upchnąć. To było równouprawnienie, że kobiety mogą wszędzie pracować. To nie takie proste jest, bo wiadomo, że kobieta ma mniej siły, ma swoje obowiązki, wychować dziecko jeszcze, prawda? No, ciężko się kobietom pracowało na hucie, naprawdę. Nawet w tym biurze, jak się pracowało, to tak samo. No przecież też dzieci mieliśmy, też ciężko było urlopy, jak było, znaczy się załatwić sobie takie, czy dziecko chore, opieka. No ale faktycznie na produkcji te kobiety miały bardzo ciężko. Chorowały często, traciły zdrowie, no niestety tak jest. W tych czasach pracowało około 40 tysięcy osób, więc w porównaniu jak się szło do pracy, to był tłum, dosłownie tłum wylewał się z tramwaju, z autobusów. Towarzysko, tak z stosunków międzyludzkich bardziej, w hucie huta Lenina, super, super było, naprawdę, tak z przyjemnością się przychodziło do pracy. Ja jestem, jak coś robię, to staram się robić dobrze. No fakt, że ciężka była ta praca operatora przesuwnicy dla mnie przez ten rok. Ciężko było. Nieraz to już, no nie miałam siły. Przychodziło się do domu, kładło się, rzucało się, nawet się nie zjadło, tylko szło się spać. Ale lubiłam tą moją pracę.
Pewnie, że tak. Inaczej to by było ciężko wytrwać tyle lat. Zaczęłam pracę w hucie jako stażystka w styczniu 1968 roku, jeszcze jako studentka 5 roku socjologii. Robiliśmy takie badania porównawcze. Zajmowaliśmy się kobietami zatrudnionymi w hucie właśnie na stanowiskach robotniczych. Pracujące na zmiany. Dużo było kobiet, które pracowały nawet na takich męskich stanowiskach. No, jakieś sortowacze na ZB, na tych walcowniach, na karoseryjnej i na zimnej. Pracowały też panie w zakładzie materiałów ogniotrwałych. Pracowały wszędzie na właźniach, szatniach. To one też musiały być na zmianach, prawda? I myśmy porównywali ich poczucie właśnie, jakieś samopoczucie, poczucie jakiejś dumy i tak dalej z przątkami łódzkimi. I były zasadnicze różnice. Różnice te polegały między innymi, przynajmniej tak myśmy to tłumaczyli sobie, że te kobiety, które pracowały w hucie, one pracowały na stanowiskach, na których również pracowali mężczyźni. Pracowały dobrze. Były suwnicowymi na przykład, prawda? Pracowały dobrze, zarabiały bardzo dobrze i to na pewno dawało im poczucie dumy.